warto przeanalizować teraz, aby później nie trzeba było ponosić kosztów związanych np. z mandatem czy odholowaniem auta. Rok do roku apelujemy do wrocławian, jednak podczas każdego z maratonów sytuacja się powtarza. Wiele osób zostaje ukaranych. 10 września oficjalnie i formalnie stał się dniem dla zawodników 35. jubileuszowego Wrocław Maratonu, wobec czego na całej trasie wrocławskiego maratonu na wybranych odcinkach dróg publicznych obowiązywać będą przez cały dzień znaki zakazu zatrzymywania ze skutkiem odholowania pojazdów z tych miejsc. Także gorąco apelujemy do wszystkich kierowców o to, aby zwracali szczególną uwagę w tym dniu na oznakowanie. Średnio co roku z powodu złamania zakazu parkowania i zatrzymywania się odholowywanych jest około 50-60 samochodów. No tak jest, tutaj jakby nie możemy się dopatrzeć korelacji między intensywnością akcji informacyjnej, jaką prowadzimy za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem portali społecznościowych, za pośrednictwem tablic systemu ITS we Wrocławiu. Wszelkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi próbujemy z tą informacją dotrzeć do mieszkańców. Jest rozkorportowanych 100 tysięcy ulotek, w szczególności w tych miejscach, w których te pojazdy, na odcinkach, których będą obowiązywały w tym dniu zakazy zatrzymywania. Nie da się dotrzeć do wszystkich zmotoryzowanych, niestety jednak nie ma taryfy ulgowej, bo organizatorzy na to po prostu nie mogą sobie pozwolić. Przy tak dużym mieście wiemy, że ten ruch jest spory, jest mnóstwo w weekendy kierowców napływowych z sąsiednich powiatów, z całej Polski, ze świata i tutaj do wszystkich z tą informacją nie dotrzemy. Niemniej jednak non-stop intensyfikujemy te działania z każdą kolejną edycją, tak aby to grono kierowców, do których dotrzemy z informacją, było jak najszersze. 35. PK Wrocław Maraton rozpocznie się w niedzielę o godzinie 9:00.